Witam serdecznie, 15 października. Mróz pewnej nocy zmroził dalie, one już nie zakwitną, choć mają mnóstwo pąków. Należy je wykopać i korzystając jeszcze ze słonecznej pogody, osuszyć karpy dalii. Biorę się więc za wykopywanie. Wykopując, staram się sztychówkę, tak się u nas mówi, czy szpadel, wstawiać, wbijać w ziemię jakieś 20-25 cm od głównego pnia, szczególnie u tych większych dali. To nie jest najwyższa, to jest średnia dalia, ponieważ na taką szerokość mogą być rozrośnięte karpy i nie chciałabym ich uszkodzić. Spodziewałam się, ze względu na to, że roślina była piękna i duża, spodziewałam się, że te karpy będą większe. Jednak, no, takie sobie są. Faktem jest, że było sucho i to mogło zdecydować o tym, że te karpy nie są zbyt duże. No, ale tak jak mówię, spodziewałam się, że jednak będą ciut większe. Karpy oczyściłam taką miotełką. Oczyściłam z piasku tyle, ile się da. I ponieważ pieski mi przeszkadzają, muszę jakoś tak zasłoniły mi karpy wokół. Chciałam wam powiedzieć, że spodziewałam się, że te karpy będą większe, ponieważ roślina była duża, ładna. No być może to jest młoda roślina i być może te karpy w przyszłym roku urosną. Po wydobyciu z ziemi oczyściłam je z piasku na tyle, na ile się dało. Jak przeschną te karpy na słońcu, to jeszcze należy je taką miotełką oczyścić. Tutaj jakieś robactwo próbowało się dostać do, o zobaczcie, do tych karp. Coś się podgryzało. No i tak, ta karpa była luzem, wypuściła korzonek, tutaj też ją coś podgryzło i z tej karpy będzie nowa roślina. Karpy dzielimy na wiosnę, bo wtedy widać, gdzie są tu u szczytu takie zawiązki pędów. Więc karpy lepiej dzielić na wiosnę, a teraz starać się, żeby one były jednak takie razem. To im pomoże przetrwać. Ja utnę ten pęd dotąd. To zostawię, żeby mi było łatwo przenosić, a nie uszkadzając tych karp, tych bulw, żeby mi się po prostu nie poodrywały od dali. Dobrze, idziemy. To była żółta dalia. Trzeba oczyścić ze wszystkich takich spróchniałych części starych pędów. Zostawić na słońcu i na noc oczywiście zabierać do ciemnego pomieszczenia, ewentualnie w brzydką pogodę też do pomieszczenia, żeby one ładnie obeschły, a później do pudełka tekturowego i do piwnicy, do jakiejś przyzwoicie niskiej, ale dodatniej temperatury. Idziemy do karpy następnej, zobaczymy, jak ona się ma. Teraz przygotujemy do zimowego snu dalię pomarańczową. Dalia pomarańczowa wykopana i jest jeszcze mniejsza ma bulwki niż tamta żółta. Zabieramy się za oczyszczanie. Bulwy dalii, karpy dalii pomarańczowej wyczyszczone. Nie są wielkie, ale one tu rosną w piaseczku i mogłyby być większe. No, ale jest szansa, że w przyszłym roku przy lepszym nawożeniu będą większe. Bulwki oczyszczone, tak jak mówiłam, i idziemy dalej. Dalia dwukolorowa też już ma umrożone liście. Zostały jeszcze dwa kwiaty, które się nie poddają.
ale to już nie ma sensu jej zostawiać. Trzeba zadbać o bulwę. Ciekawe, jak ona będzie wyglądała. Zapraszam. I tutaj powiem wam, że jestem mile zaskoczona. Dalia niska ma ładną karpę. Te bulwki ładnie, jest ich dużo, także w przyszłym roku może być kilka takich dali. Zabieramy się dalej do pracy, bo jeszcze przed nami trzy dalie niskie. Tutaj za astrami w takim miszmaszu rośnie dalia kolejna, taka trochę igiełkowa, różowa, niziutka. Jest najniższa z tych wszystkich. Tutaj mam cztery takie niziutkie dalie. No i zobaczymy, były kupione jako dalie bulwiaste, wieloletnie. Zobaczymy, jakie są bulwy, czy to nie są czasami dalie z nasion. Dalie jednoroczne, przepraszam. Bulwki tych dali są jasne, jaśniejsze od pozostałych. I nie wiem, czy to nie są dalie jednoroczne, bo są takie, które możemy wysiać w ogrodzie. No jak przetrwają zimę, to czas pokaże. Jeżeli będą jednoroczne, to te bulwki po prostu uschną do wiosny i nic z nich nie będzie. Czyli zobaczymy. Zabieramy się dalej do pracy. Reasumując, z każdej jednej bulwki zakupionej w tym roku, w przyszłym roku może być po kilka dali, kilka żółtych, pomarańczowych, dwukolorowych. Jeżeli chodzi o te najmniejsze, nie jestem pewna, czy są wieloletnie, dlatego że mają te bulwki jasne. Zobaczcie, tutaj mamy dalię żółtą i ona ma tą bulwkę taką skórzastą. Ma taką jakby ochronę. Jest wyraźnie widać takie pory. Ma ochronę. Dalia pomarańczowa tak samo ma taką ochronę. Mokre, bo no niestety, ale złapał mnie deszcz. Dalia dwukolorowa, niska, ale jeszcze nie najniższa, też ma taką ochronę. Takie pory, taką skórkę na wierzchu. Natomiast te tutaj są takie jaśniutkie. A to mi przemawia za tym, że to są jednak dalie jednoroczne. No ale tak jak mówię, czas pokaże. Teraz noc niestety troszeczkę zmokły. Powędrują na razie do pudełek i do mieszkania. Do pudełka tekturowego. I będą suszone. Suszone w sensie przewiewne miejsce, w miarę wysoka temperatura na początku. Ciepło 20 stopni, to jest fajnie, fajna temperatura. A po tym czasie, kiedy już ten piaseczek będzie suchy i opadnie troszeczkę jeszcze z tych dali, to widzicie, tu już jest jedna roślinka. Kiedy ten piaseczek opadnie z dali, powędrują do piwnicy. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zachęcam do zakupu dali, bo to są wdzięczne rośliny. Tylko pamiętajmy o ewentualnie, jeżeli jest piaseczek, to jakiegoś chociaż obornika granulowanego. Najlepszy, ja zawsze mówię, najlepszy jest obornik bydlęcy. Odrobinę podsypać albo od czasu do czasu podlać nawozem do roślin kwitnących. Wtedy tych bulwek będzie więcej i będą większe. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do następnego.